Farsę pod tytułem Wieczór Kawalerski zobaczyć będzie można już w ten weekend w Słupskim Nowym Teatrze. Najnowsza premiera to komedia Omyłek, a jej reżyserem jest mistrz tego gatunku Paweł Pitera. W dniu ślubu przyszły pan młody budzi się w hotelowym pokoju po upojnym wieczorze kawalerskim. Nie jest w nim jednak sam. Okazuje się, że spędził noc z obcą kobietą. Co działo się tamtej nocy i jak ta sytuacja wpłynie na małżeńskie plany głównego bohatera? Tego publiczność dowie się, oglądając Wieczór Kawalerski, najnowszą premierę Nowego Teatru. Jedno jest pewne, w farsie klasyka gatunku Robina Howdona nie zabraknie nieoczekiwanych zbiegów okoliczności, przebieranek i zwrotów akcji, a także humoru słownego i sytuacyjnego. To już koniec! Nigdy dotąd nie widziałem czegoś podobnego. Cały hotel zdemolowany z powodu tego ślubu. Wczoraj wieczorem miałem w barze śpiewających pijaków. Spadali ze stołków i ze schodów. Dziś rano mam wariatów w recepcji i szaleńców w restauracji. Reżyserem spektaklu jest Paweł Pitera, jeden z najlepszych w kraju twórców spektakli komediowych i fars. Za scenografię odpowiada Barbara Guzik. Natomiast na scenie zobaczymy cały zespół Nowego Teatru. Premiera spektaklu w piątek. Farsę zobaczyć będzie można również w sobotę i niedzielę. A komu nie uda się kupić biletów na najbliższy weekend, będzie mógł się wybrać na ten tytuł również w przyszłym tygodniu, 18, 19 i 20 czerwca. Bilety kosztują 40 i 35 zł.